Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. W zmęczonej głowie przewijają mi się wszystkie informacje z dzisiejszego dnia. Mam ciekawą pracę, gdzie newsy często graniczą z absurdem. Dziś zajmowałem się tym, że Federacja Rosyjska, obwód Leningradzki, odwołała popularny spływ lalkami erotycznymi, Bubble Baba Challenge, ze względu na zmianę nastawienia lokalnych władz do wydarzenia, które odbywało się regularnie od 2003 roku. Rosjanin, który musiał mieć ukończone 16 lat, przynosił nadmuchiwaną lalkę, przechodził test na trzeźwość i już mógł uścigać się na rzece. W 2024 roku odpowiedź delegacji rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie wydarzenia była negatywna. Stanowczo zalecamy, aby go nie organizować. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, i jestem autorem książki światelękowe. Już teraz możesz ją zamówić na światelękowe.pl. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom i dzień dobry wszystkim widzom, bo od czasu do czasu ostatnio częściej spotykamy się w takiej formie, gdzie również możemy się oglądać, popatrzeć na siebie, a nie tylko usłyszeć głos. Tydzień dla mnie ważny, bo powiedzmy 4 listopada, my nagrywamy te rozmowy również 4 listopada. Postanowiłem, no, nie wiem czy to dobre słowo, ale zaoferować, przekazać Państwu kontent bardzo bardzo Dobrej jakości i bardzo dobrej jakości rozmowy z ludźmi, którzy nie mieli okazji, na przykład albo nigdy nie, nie udało nam się spotkać na podróży bez paszportu, pomimo tego, że zawsze, zawsze chciałem, żeby do takiego spotkania doszło. I jednym z te, jedną z takich osób, świetnych specjalistów, których również podpatruję i oglądam i polecam Państwu politykę zagraniczną, bardzo się cieszę. Marcin Kuśmierczyk po drugiej stronie. Kłaniam się Dzień dobry. Bardzo mi miło za ten wstęp, dziękuję za ten wstęp, bardzo miło, że mogę być gościem u Ciebie na kanale. No i ostrzę sobie zęby na bardzo ciekawą rozmowę. Tak, podpowiedz mi, jak wybierasz tematy do swoich rozmów? To znaczy, to jest tak, że jednak sugeruje się tym, co najbardziej grzeje. Mówmy się dzisiaj, takim momentem jest, są wybory w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio informowałeś, oglądaliśmy u ciebie wojnę handlową elektryki. Mamy kwestię tego, tego zdjęcia, na którym zabrakło przedstawiciela Polski. Oczywiście tematy rosyjskie, to znaczy. Dla ciebie polityka zagraniczna, jak daleko, daleko daleko sięgasz o tak może? Czy jak wybierasz tematy? Może pytanie rozgrzewkowe? Mm. To, co grzeje, nie zawsze się sprawdza, przynajmniej w moim przypadku. Jeśli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych, to tak zrobiłem materiał na ten temat, by zaprezentować, bo wydaje mi się to ciekawy i mało obecny aspekt tych wyborów w polskiej przestrzeni publicznej, czyli jak kandydaci próbują pozyskać głosy, głosy Polonii, ale to nie jest tak, że ta bieżączka amerykańskiej polityki, która rzeczywiście jest bardzo atrakcyjna, wręcz przerysowana w, do granic możliwości, że ona pojawia się na kanale, ona się właściwie w ogóle tutaj u, mnie nie pojawia. Mam ten wielki przywilej, że jestem autorem tego projektu i tak naprawdę to, co pojawi się na kanale, zależy, zależy wyłącznie ode mnie. I takim jedynym kryterium, które, które dochodzi do tego, co mnie, co mnie po prostu interesuje, jest to, czy coś jest ważne z punktu widzenia polskiego interesu narodowego w polityce międzynarodowej. To jest ten pryzmat, przez który ja staram się patrzeć. Na, na wydarzenia na świecie. Oczywiście okazjonalnie pojawi się tam odcinek, który jest po prostu, wydaje mi się, czymś ciekawym, czymś, co poszerzy horyzont, w jakiś sposób sprawi, że inaczej będziemy mogli spojrzeć na, na, na rzeczywistość, ale tak naprawdę staram się przedstawiać te tematy, które w mojej opinii, w moim przekonaniu są po prostu dla nas istotne tutaj i tutaj nad dlatego warto je zgłębić i warto popatrzeć na nie z różnych punktów widzenia, bo to też ten program absolutnie nie polega na tym, że ja siadam przed kamerą i plotę, co mi przychodzi do głowy na dany temat, tylko staram się ten temat opracować i zawsze spojrzeć na niego z jakiegoś punktu widzenia. I to nie zawsze jest mój punkt widzenia. To, to często jest tak, że staram się przyjąć jakąś optykę na na dany proces i zaprezentować tę optykę, ponieważ wydaje mi się, że to jest po prostu wartościowe, że warto spojrzeć na dany problem z jeszcze jednego właśnie punktu widzenia, bo to wszystko buduje ten ważny, wielowarstwowy kontekst, który jest niezbędny tak naprawdę dla, dla próby głębszego zrozumienia tych bardzo skomplikowanych procesów, które, które dzieją się dookoła nas. Powiedziałeś, że patrzysz na tematy również z punktu widzenia interesu polskiego, interesu narodowego i wyczuwam w Twoim kanale, również Twojej twórczości, właśnie takie, takie, takie szep Jednakże warto patrzeć na świat z perspektywy polskiej. Ale to nie znaczy, że jesteś narodowcem. Jesteś narodowcem, państwowcem, nie wiem, z człowiekiem, który wybiera w trakcie zakupów kod 590 na kodzie kreskowym, czy ktoś chce silnego państwa, to znaczy jakiej jak ty oczekujesz? Znaczy jak, jak o sobie mówisz? Jak, za kogo się masz? Nie, czy robiąc. Nie myślę sobie w kategoriach żadnej z łatek, szufadek, gdzie, gdzie można by mnie włożyć. Na pewno Polska jest dla mnie niesłychanie ważna w moim życiu. Polska jako, jako idea, jako kultura, jako język, jako miejsce, w którym mieszkam to jest na pewno jedna, jeden z najważniejszych aspektów mojego życia prywatnego i zawodowego, osobistego w każdym wymiarze. To jest coś, co, co, co przecina w każdą sferę mojego życia. Nie, nie wiem, jak, jak bym to nazwał, ponieważ jeżeli ja nazwę to w określony sposób, to odbiorca może to słowo zdekodować zupełnie, zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że znaczy na, na pewno jestem bardzo mocno przywiązany do, do mojej ojczyzny i to w tym wymiarze... Wyższym czy, czy większym do, do Polski, jak i do tej ojczyzny mniejszej w, w charakterze, w charakterze mojej, mojej lokalnej ojczyzny, małej ojczyzny, czyli regionu, z którego się wywodzę. To są na pewno dla mnie, dla mnie rzeczy niesłychanie ważne i ja myślę, że, że kierowanie się w swojej optyce na sprawy międzynarodowe. Interesem własnego państwa to jest właśnie kierowali się. To, to nie idzie w sprzeczności gdzieś z jakimiś, nie wiem, wartościami. To jest właśnie jedyna z naczelnych wartości, jaką jak można się kierować, patrząc, patrząc na, na świat, ponieważ. Czy nam się to podoba, czy nie, to nasz do, nawet patrząc na to super egoistycznie w oderwaniu od, od wielkich idei. To nasz dobrostan, jak, to, jak nam się będzie żyło, zależy od losów tej szerszej wspólnoty. Tej szerszej wspólnoty, która jest mocno skomplikowana, jak Klasyk, jak klasyk powiedział, ona jest po prostu w najbardziej zbliżony sposób przypomina rodzinę i, i wydaje mi się, że że, że to, jest, to jest dla mnie naturalny sposób patrzenia również na, na, na sprawy międzynarodowe, więc tak, ta, to, jest, to jest dla mnie bardzo, ważne, bardzo, tak. bardzo ważny aspekt. Tak, to powiedziałeś już o też, że planujesz odcinek o głosach Polonii, które będą być może odgrywać pewną rolę w nadchodzących wyborach. Mamy stan pelsywania Michigan, Wisconsin, gdzie społeczność polsko-amerykańska chyba jest licznie reprezentowana. Obie główne partie przez ostatni czas, demokraci i republikanie, starały się dotrzeć do gru różnych grup wyborców, choć każda z nich stosowała jakieś inne podejście. Ja bym nie chciał tutaj stawiać Polski jako jakiejś wyjątkowej grupy, o którą należy, by, należy walczyć w trakcie, no już za moment, tego wyścigu wyborczego, bo tak samo jak mamy latynosów, społeczność portorykańską, mamy grupę, mamy kobiety, są bardzo ważnym głosem nastolatków, do których mówią i przemawiają celebryci, różne grupy związane też właśnie z migracją, Demokraci koncentrowali swoje działania wo wobec kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, wsparcia Ukrainy, co miało jakoś przyciągnąć Polskę, relacje z Polską, z NATO. Z kolei Republikanie odwoływali się bardzo często do polskiej historii, do pewnych symboli. No Donald Trump jest w tym dobry, organizował pewne spotkania, działania medialne do, do Polonii. Ale jednak, dla mnie, i to chciałbym zapytać, właśnie bo dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym powiedzmy polskim spojrzeniu, na różne kwestie. Polonia amerykańska, wydaje mi się, że brakuje przede wszystkim badań socjologicznych, jak głosuje, czy głosuje jednolicie, czy kieruje się jakimiś podobnymi kryteriami jak reszta społeczeństwa amerykańskiego. Głosy Polonii, moim moim zdaniem, chyba nie będą miały decydującego wpływu, chociaż wiemy o tym, że czasami gra się to, czy o 300, 400 głosów, i pewnie będziesz też przekonywał o tym, w materiale, że to, 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 warto, warto być w tych takich, powiedzmy, zakątkach. Donald Trump ostatnio chyba odwiedził taką miejscowość arabską, chyba gdzie są mieszkańcy właśnie pochodzenia arabskiego, która niby nie ma znaczenia, ale tam właściwie kilkuset mieszkańców mieszka, więc gra się to, co właśnie małe głosy jednocześnie. I właśnie tutaj pytanie, czy, czy ty mitologizujesz tą naszą polską Polonię, że mamy wielki wpływ, że tutaj Polonia głosuje za konkretnym kandydatem, my może mamy takie z perspektywy kraju nad Wisłą takie romantyczne podejście do swojej Polonii, jakoby oni chcieli mieć związek z naszym krajem, jakoby tutaj język, tradycja, kultura są dla nich ważne, świat się bardzo, nazwijmy to, magdonaldyzuje, żyjemy jednak w kosmopolitycznym świecie? Nie, zdecydowanie. Myślę, że masz rację, że zdecydowana większość, to znaczy te wszystkie liczby na temat tego, ile, ile jest Polonii w Stanach Zjednoczonych, moim zdaniem można je trochę między bajki włożyć, ponieważ to, to, że ktoś wie o sobie, że jest polskiego pochodzenia, to jeszcze nie oznacza, że komunikat wyborczy z Matką Boską czy Stachowską będzie na niego działał, bo prawdopodobnie nie będzie wiedział w ogóle, czy znaczna część z tej, z, z tej grupy może nie wiedzieć już, o co chodzi. Natomiast to, że taka grupa Polaków jest, co do, która rzeczywiście, na które te komunikaty związane jakoś z polskim bezpieczeństwem, czy, czy z polską historią działa, no, dowodem na to jest zachowanie obu sztabów wyborczych. To znaczy, jeżeli mamy z, jednak sporą dozę komunikatów wyborczych e, publikowaną wyłącznie, e, czy, czy specyficznie pod, pod Polonię, jeżeli wiemy, że jednak każda, każdy tweet, każda godzina pracy sztabu wyborczego jest dzisiaj na bagę złota, no to trzeba przyznać, że jest to na pewno jakaś grupa z punktu widzenia obu kandydatów istotna, ale istotna włącznie z powiedzmy nie wiem, kilkudziesięcioma czy nawet większą liczbą innych grup, które są w ten sposób również, mówiąc brzydko, targetowane. Więc oczywiście to nie będzie tak, że to Polacy wybiorą prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale będą brali w tym jakiś udział. Jaki będzie to odsetek, czy to będzie udział decydujący, to dzisiaj absolutnie trudno powiedzieć. Fakt jest taki, że rzeczywiście te komunikaty do Polaków są konstruowane, ponieważ są konstruowane to raczej myślę, że po drugiej stronie istnieje jakaś analiza, która mówi, że warto. No ale jak najbardziej zgadzam się z tym, że to nie jest oczywiście tak, że każdy, kto ma polskie pochodzenie, będzie, no zadrży mu serce na, na dźwiękaj nau krakowskiego w spocie Kamali Harris. No tak. Dla Polaków z perspektywy nas tutaj, dogadywaliśmy się z Trumpem. Jakoś również dialog, znaczy mieliśmy oczywiście wtedy innych rządzących, którzy akcentowali właśnie te bliskie relacje z administracją Trumpa, ale za Bidena również te relacje były. Myślę, że na pewno więcej niż poprawne. Myślę, że dialog, w szczególności w kontekście sytuacji na wschodzie, był. To znaczy, że nam powinno być wszystko jedno, czy kto jest lokatorem w Białym Domu? Nie, to, to na pewno nie jest dla nas wszystko jedno i powinniśmy wiedzieć, jak zagrać, jak rozegrać partię z tym czy z innym kandydatem? Natomiast oczywiście nie dajmy się zwariować. To, co dzieje się obecnie w Polsce, czy generalnie. Amerykańska infosfera jest tak potężna, siedzimy na tych samych platformach, mówiąc kolokwialnie znowu internetowych, czytamy często te same, te same media. Ta narracja związana z kampanią wyborczą w Stanach Zjednoczonych, ona wlewa się do, do polskiej, generalnie do zachodniej infosfery i przejmuje przyczółki... w. w Narodowych przestrzeniach medialnych pozostałej części tej globalnej infosfery, która jest tak bardzo podatna na tą wielką potężną falę tsunami, która przychodzi ze Stanów Zjednoczonych. I tak liberalne telewizje w Polsce mówią dokładnie to, co pisze się w liberalnych mediach w Stanach Zjednoczonych. A polskie prawicowe media, no, bardzo chciałyby być kolejnymi takerami, carlsonami, i generalnie mówią dokładnie to, co mówi się po prawej stronie w Stanach Zjednoczonych. No to jest oczywiście absurd, tak? Znaczy, to jest ustawianie się w Polsce z, z pozycji kibica, w, w Ultrasa w wyborach amerykańskich. To jest dla mnie jakiś już wyższy poziom absurdu, więc ja do tego staram się starać, stać jak najdalej. Ale nie jest dla nas wszystko jedno z kim będziemy musieli rozmawiać w, za parę miesięcy, kto będzie lokatorem białego domu, ponieważ od tego kto, kim będzie ta osoba będzie zależało, to w jakich narzędzi możemy użyć, aby uzyskać jak najwięcej. Z, z amerykańskiej strony, dla zabezpieczenia polskich interesów narodowych, ponieważ to będzie zupełnie inna, to, znaczy może nie zupełnie inna, ponieważ na tym podstawowym poziomie, pamiętajmy o tym, że niezależnie od tego, kto będzie tym prezydentem, będzie reprezentował to samo państwo, z są tym są samym zapleczem, tak naprawdę, instytucjonalnym, z bardzo podobnymi interesami, które po prostu w kampanii trochę inaczej są opisywane przez, przez um, obie, obie ekipy, ale mimo wszystko będą to na tyle różne um, administracje. Że trzeba wiedzieć, jaką partię rozegrać z jaką administracją, jakich narzędzi użyć, w jaki sposób można pozyskać więcej zasobów amerykańskich nas dla naszej części Europy, bo o to się tutaj tak naprawdę rozchodzi. Więc nie jest wszystko jedno, ale nie dajmy się zwariować. Może to jest tak, że za mało patrzymy na Amerykanów jako yy, tym te, te, państwie, jako pewnej ciągłości administracyjnej. To znaczy, że. Tak. I zmienia się lokator główny lokator, ale powiedzmy w tych pokojach, czy na pierwszym piętrze, na parterze nadal pracują ci ludzie, często ci sami ludzie, nie sposób wymienić i robić czystki, jak to u nas przezwyczaili nas, rządzący nasi, polscy rządzący, że to jest nieco dogłębny pomysł, to jest pytanie na temat tego głębokiego państwa. Tak dzisiaj modne podejście deep state. Czy ty widzisz taką, e, właśnie to, że, że Amerykanie patrzą na swój kraj e, pod. E, no, mają jakąś odpowiedzialność, e, bo umówmy się, Trump prezydentem już był e, i okazuje się, że przekazanie władzy, oczywiście, one miały też swoje blaski i cienie i wiem o tym, ale państwo funkcjonowało i nadal funkcjonuje. Tak, tutaj dużym. Dużą, znaczy... Tutaj może nastąpić istotna, istotna zmiana. To znaczy, wydaje mi się, że otoczenie Donalda Trumpa zdaje się sądzić, to też on sam o tym o tym sporo mówił, że. To, że nie udało mu się osiągnąć wszystkiego, co życzyłby sobie w pierwszej kadencji, było spowodowane właśnie tym, że głębokie państwo tam w administracji są przyczajeni cały czas demokraci, którzy sabotowali jego pracę na każdym kroku i nawet w jego najbliższym otoczeniu, jak już znalazł się w tym waszyngtońskim, waszyngtońskim świecie, z którym nie miał wcześniej zbyt wiele wspólnego, no to został otoczony ludźmi. Właśnie z tego Deep State, który teraz do pewnego stopnia będzie chciał może nie tyle zwalczyć, co przynajmniej być bardziej konsekwentnym w realizowaniu własnej polityki. I tutaj raz, że jest ten projekt 2025, od którego tramcie. Się odcina, czy zaczął odcinać się w pewnym momencie kampanii wyborczej, w którym otwarcie mówi się o tym, że trzeba będzie wyrzucić bardzo wielu urzędników w administracji państwowej, którzy właśnie są tam po to, żeby powstrzymywać republikanów. No ale nawet jeżeli on się odcina od tego projektu, to od samej idei tego, by, by właśnie zrobić porządek z tym Waszyngtonem, gdzie oderwani od rzeczywistości urzędnicy są, już w ogóle nie mają nic wspólnego z życiem prawdziwego Amerykanina i że mają w głębokim poważaniu to, jak się żyje prawdziwemu Amerykaninowi, bo są o otoczeni no właśnie tym światem elit, blichtru i, i, i władzy, że czas, czas to zmienić, to to jest realne, to jest realny punkt retoryczny w kampanii wyborczej. Tylko czy to będzie miało przełożenie na, na sposób działania amerykańskiego państwa? Ja śmiem wątpić, ponieważ to jest potężny mechanizm to jest potężna machina. Takich czystek po prostu nie da się w warunkach państwa demokratycznego w ten sposób zarządzić. Tym bardziej, że byłoby to podcinanie gałęzi, na której Stany Zjednoczone siedzą, ponieważ ten aparat urzędniczy no, on jest niezbędny do tego, by, by Ameryka mogła być tym, czym, czym dzisiaj jest. No, a przykładanie takiej miary, że to, co mówi się w kampanii wyborczej, czy to, co mówi się w mediach w kampanii wyborczej, na pewno zdarzy się po wyborach, wydaje mi się, no, sporym nadużyciem. Zresztą, wyobraź sobie, że mhm. zdanie na temat Polski ludzie na zewnątrz kształtują sobie na podstawie. TVP i tvn zaraz przed wyborów parlamentarnych z ubiegłego roku. Że to jest ta potężna medialna siła, która wlewa się innym do ich na ich smartfony i oni mówią tym samym językiem, które mówiły media zaraz przed wyborami. No, obraz Polski, który wyłoniłby się z, z, z takiego przekazu byłby zupełnie tak naprawdę inny od tego, jak wygląda rzeczywistość i musimy być świadomi tego, że podobnie teraz to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Trwa walka na temat tego, które sondaże są prawdziwe, podczas gdy mieliśmy jakby naoczne do 4 lata temu i 8 lat temu, że te sondaże zaraz przed wyborów to nie są niczym innym jak tylko narzędziem propagandowym do tego, by zarządzać mobilizacją wyborczą na, tych ostatniej, na tej ostatniej prostej. Widzieliśmy to już. A mimo to wszyscy nadal no, się na ten sam haczyk. No tak. Nie będzie żadną tajemnicą, bo bardzo lubię książki prześwitów, czasy ostateczne. Peter Turchin, bardzo polecam tę książkę. I autor twierdzi, że elity amerykańskiej, samo państwo amerykańskie ulega pewnej dezintegracji, że jesteśmy właściwie o krok od upadku. Ty się nie zgodzisz z tą tezą, biorąc pod uwagę Twoją poprzednią wypowiedź? Nie, to znaczy, nie, nie, nie zgodzę się z tezą, że jesteśmy o krok od upadku. Na pewno są wielkie strukturalne problemy w tym państwie, ale o krok od upadku to wydaje mi się ze sobą zbyt, da, z, zbyt daleko, daleko idące stwierdzenie. Na pewno są w tym państwie wielkie napięcia pomiędzy właśnie coraz, coraz większym rozczarowaniem społecznym, które. No, polega na tym, że nie widać gdzieś w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych tego, że to, to państwo jest najpotężniejszym państwem na Ziemi, że, że jest takie bogate. Gdzieś mają Amerykanie zdecydowanie problem z dystrybucją Dobry. dobrobytu, który, który produkują. No i oczywiście mają problem z, z migracją, który jest jednym z, z podstawowych wymiarów dzisiaj z osi sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych. Jest wiele strukturalnych problemów w tym państwie. Natomiast jeżeli weźmiemy pod, lukę, pod lupę, właściwie każdy twór państwowy na świecie, to można sobie zadać pytanie, jakim cudem to jeszcze funkcjonuje. To znaczy, że zawsze znajdziemy masę problemów, ale mimo wszystko nie, był, nie zgodziłbym się z sedą, że Ameryka jest o krok od upadku. Wydaje mi się, że fundamenty tego państwa polegające na Będącym trochę podważanym w ostatnim czasie, ale jednak w systemie sprawowania władzy, te, te fundamenty są bardzo silne. To znaczy, koniec końców, przywiązanie do zasad funkcjonowania państwa jest w Stanach Zjednoczonych bardzo silne. I, i myślę, że, że nie spodziewałbym się upadku Ameryki w najbliższym czasie. Tak. Wróćmy jeszcze w takim razie do Trumpa. Może inaczej zadam pytanie. Ty boisz się przewidywać. Gdybym miał cię zapytać, kogo obstawiasz jako lokatora? Odpowiesz czy nie odpowiesz? To znaczy, dzisiaj z, zupełnie szczerze powiedziałbym: 50-50. Ja nie, nie. Dzisiaj wydaje mi się, że to jest. To nie, nie jestem w stanie obstawić konkretnej osoby. Nie dlatego, że nie chcę. Tylko dlatego, że na podstawie tych informacji, które, które dzisiaj są w przestrzeni publicznej, uważam, że, taki, że to jest zwykły strzał. 55 50 na 50, więc bez sensu. Um. Gdyby lokatorem był Trump, ciekawa dzisiaj wypowiedź. Bardzo lubię wypowiedzi naszego alkoholowego Rosjanina Medvedeva, który mówi o tym dzisiaj, komentował, że nie wierzy, że Trump jest w stanie zakończyć wojnę. Cytuję: Jeżeli spróbuje, może stać się nowym JFK. Bardzo <laughs> ciekawe słowa. Mówi o tym, że generalnie Trump jest w negocjacjach. Cytuje, Gładki jebwap, że wasz tutaj, Cytuję synonim, znaczy jest taki przymiotnik, też oberwie, że nasze stosunki są dość ciepłe. To znaczy, wierzysz w te doniesienia? Bo z perspektywy nas kwestia ukraińska jest ważną, jak nie kluczową w kontekście, w kontekście wyborów amerykańskich i tej pomocy amerykańskiej. Czy wierzysz w to, że Trump jest w stanie zakończyć wojnę tak jak deklaruje? Może nie w jeden dzień, ale dajmy mu trzy. Nie, 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 nie. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma na pewno najmniejszych szans, by zakończył wojnę w trzy dni. Co więcej, ten fundamentalny spór dotyczący dotyczący przyszłości naszego regionu. To znaczy, to nie jest tak, że za przytknięciem palców Waszyngton może wyłączyć dążenia niepodległościowe Ukrainy. No, to tak nie działa. A Rosja nie pogodzi się z Ukrainą inną niż taka, która jest jej podporządkowana. Więc oczywiście. Armaty mogą ucichnąć i może być przerwa w tym konflikcie. Może być, to ona, nie wiem, jak długo ona może trwać. Natomiast nie sądzę, by ten fundamentalny spór gdzieś miał się, miał się rozpłynąć w ciągu trzech dni, więc, więc absolutnie nie, nie wierzę w to. Wydaje mi się że zresztą, że polityka amerykańska, polityka Trumpa względem Ukrainy, ona może być bardzo różna i trudno jest dzisiaj przewidywać, jak ona dokładnie będzie, ponieważ w ramach samej administracji nie administracji, ale otoczenia powiedzmy Trumpa. Mamy bardzo różne głosy na temat tego jak taki plan pokojowy mógłby wyglądać, tak? To znaczy mieliśmy w publikację nie wiem, Mike'a Pompeo, czyli byłego sekretarza stanu w administracji Donalda Trumpa, który, którego plan pokojowy dla Ukrainy wyglądał jak najbardziej jastrzębi plan jaki można sobie wyobrazić. Tak, czyli Ukraina w NATO, w Unii Europejskiej uzbrojona po zęby i to jest pokój. No to, to, to nie wygląda jak kapitulacja czy, czy porzucenie Ukrainy. prawda? Więc to wygląda wręcz jak skokowe zwiększenie tam postulowano skokowe zwiększenie możliwości Ukrainy, łącznie z, z możliwością uderzania w cele położone w Federacji Rosyjskiej, żeby zmusić Rosję do, do rozmów. No ale są oczywiście zupełnie przeciwne głosy w ramach środowiska, które jest gdzieś po stronie republikańskiej, czyli właśnie, że nie możemy zaopatrywać Ukrainę dalej w broń i amunicję, ponieważ potrzebujemy tej amunicji. I gdzieś indziej, bo to nie, nie są problemem, bo często mówi się w kontekście pomocy amerykańskiej dla, dla Ukrainy o miliardach dolarów. No ale do Rosja nie strzela się z miliardów dolarów, tylko strzela się ze sprzętu, który gdzieś trzeba wyprodukować. To problemem nie są, nie są pieniądze, co możliwości produkcyjne i konieczność przestawienia się na zupełnie inne myślenie w kategoriach gospodarczych czego w Stanach Zjednoczonych i generalnie na zachodzie po prostu nie ma ponieważ zachód przede wszystkim to widać na zachodzie Europy tak naprawdę nie czuje się zagrożony więc więc to jest, to jest istotne, istotne niebezpieczeństwo z, z naszego punktu widzenia. Natomiast ja nie spodziewałbym się w żadnym wypadku, że Donald Trump po, po wygraniu wyborów będzie w stanie w kilka dni rozwiązać wojnę na Ukrainie, oraz że będzie to wiązało się z tym, że po prostu porzuci Ukrainę od tak, ponieważ to nie jest do końca możliwe. To, to, to raczej takie zadziała. Mm -hmm. Pewien minister, polski minister, były z partii opozycyjnej dzisiaj powiedział, że gdyby, jeżeli Trump obejmie władzę, to rząd w Warszawie powinien natychmiastowo się zmienić. Okej, okay. tak. no dobra, dobrze, no to do no to... no to... no powodzenia. <laughs> powodzenia. Jaka, czy ty dostrzegasz jako jakieś dzisiaj jak w ogóle wyglądają te relacje amerykańsko-ukraińskie, to znaczy, Załęski gra dzisiaj w swoją grę, nie będę oceniał ostatnich słów, dokonań prezydenta Ukrainy, który mam wrażenie, że chyba chce zrazić do siebie jeszcze ludzi i sojuszników, którzy wierzą w niepodległą Ukrainę i chcą nadal jej pomagać, ale dostaje się, już dostaje się Stanom Zjednoczonym, samym Stanom Zjednoczonym ze strony Kijowa. Dlaczego? Dlaczego taka narracja swojego głównego donatora ponieważ Ukraińcy są przekonani, że od wyniku wojny na Ukrainie zależy utrzymanie obecnego systemu międzynarodowego, a utrzymanie obecnego systemu międzynarodowego jest na rękę jest na rękę Stanom Zjednoczonym i generalnie Zachodowi, więc wsparcie nie jest żadną, żadnym wsparciem charytatywnym, ale walką o utrzymanie tak naprawdę mm, o utrzymanie zestawu zasad, który utrzymuje Stany Zjednoczone oraz generalnie Zachód w pozycji na tego, kto jest za kierownicą globalnego ładu światowego. To zdaniem Ukraińców, tak jest, tak jest, tak ja czytam te postawy Ukraińców i to zdaniem Ukraińców daje im asumpt do tego, by właśnie nawet z najpotężniejszymi państwami na świecie zasiadać do rozmów na, pod, na zasadzie oczekiwań i żądań tego, jak ma wyglądać przyszłość. I o ile to wydaje mi się było poprawne, poprawne odczytanie sytuacji w pierwszych miesiącach i latach wojny, gdzie rzeczywiście gdyby Rosji udało się szybko podbić Ukrainę i ty z tymi żądaniami poszłaby dalej, również na państwa będące już częścią Unii Europejskiej i, i NATO, a pamiętajmy, że cały czas te postulaty, nie że one dotyczyły, one cały czas dotyczą również nas w sposób bezpośrednio, co, co potwierdził całkiem niedawno, niedawno Ławrow. No to wówczas rzeczywiście ten system byłby, byłby w jakiś sposób zagrożony, ale dzisiaj, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, by. Zresztą nic, że mi się nie wydaje. To, to jest fakt zapisany w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego, że Stany Zjednoczone nie widzą w Rosji systemowego rywala, który zdolny byłby do tego, by podważyć funkcjonujący ład międzynarodowy. Jedynym takim systemowym rywalem dla Stanów Zjednoczonych są dziś, są dziś Chiny. Więc, więc wydaje mi się, że Ukraina może tutaj z, no, no boleśnie przekonać się. Że, znaczy, wydaje mi się, że po prostu Ukraińcy w pewnym momencie zachłysnęli się w własną historią um, no, Mesjasza, który walczy ze z, 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 z złem. Um, Wydaje mi się, że, to, że przyjdzie, przyjdzie zapłacić niestety ukraińskiej polityce, ukraińskiemu państwu, nie tyle polityce ukraińskiemu państwu, za, za coraz większą dozę, no, trzeba powiedzieć to wprost, arogancji, która wybrzmiewa z, z, z ust ukraińskich polityków. Trudno jest się, trudno jest się postawić w ich, w ich pozycji. To znaczy być prezydentem, ministrem, kimkolwiek w państwie, które toczy wojnę przez, przez dwa lata. Być w takich okolicznościach, znaleźć się w takim miejscu historii i decydować tak naprawdę o przyszłości własnego państwa i narodu. To trzeba zupełnie in, inną. Trzeba to brać oczywiście pod uwagę. Natomiast no, to nie zwalnia oczywiście z odpowiedzialności za, za, za własne słowa. Tym bardziej, że bardzo wiele z tych zachowań administracji prezydenta Ukrainy to są zachowania zupełnie zbędne, które nie przynoszą żadnych korzyści. Tak? Tutaj trudno, jest, trudno jest z tych rozmaitych wywiadów wysnuć, co tutaj. Co tutaj chciano osiągnąć poprzez to? Oprócz tego, że tutaj klapnęło się może kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset słów, słów zbyt dużo. Jaki, co to miało przynieść, jaki to skutek miało przynieść poza no, rosnącym oburzeniem często, czy, czy w Polsce, czy w innych państwach zachodu? No ale kiedy zapraszaliśmy prezydenta Zelenskiego do naszych parlamentów, do siedzib władz i podczas oficjalnych przemówień mówiliśmy o. O tym i taka narracja szła z, również ze strony amerykańskiej, że to jest walka o ten nowy świat, o, o pokój, o demokrację. I powiedziałeś o tym, że no, Ukraińcy uwierzyli w to, w ten swój swoją rolę, wyjątkową rolę, ale no właśnie taki, tak, taka była narracja również ze strony zachodu. To znaczy daliśmy im uwierzyć. to to nie jest tak, że Ukraińcy sobie sami wymyślili, że na froncie na wschodzie rozgrywa się walka o najbliższe stulecia. Zdecydowanie, zdecydowanie tak, bo to w dużej mierze jest prawda. To jest prawda w tym, w tym wymiarze, że mamy do czynienia z, ze starciem o charakterze ponadpaństwowym, tak naprawdę cywilizacyjnym. To znaczy mamy do czynienia z procesem, który polega na stopniowym regresie wpływów Moskwy. Na obszarach, które kontrolowała ona przez setki lat, ze względu na to, że nie jest w stanie zaoferować, społeczeństwo, które zajmuje te terytoria, odpowiedniego modelu społeczno-gospodarczego, który dawałby jakiekolwiek nadziei na przyszłość. I bliskość innego tworu, którym dzisiaj jest dla Ukrainy przede wszystkim Zachód i Unia Europejska, gdzie rzeczywiście no, widać zupełnie inne, inny standard życia, inne podejście do kształtowania realiów gospodarczych, jak również politycznych. No pamiętajmy, że, ty, że w ciągu jednego pokolenia w ciągu naprawdę mgnieniu, mgnieniu oka Ukraina z państwa na tym, na tym samym poziomie rozwoju gospodarczego co Polska stała się państwem między którym między Polską a Ukrainą dzisiaj jest prawdziwa przepaść i to nie mówię tylko o sytuacji w związku z wojną, ale mówię o sytuacji również sprzed wojny. To znaczy w pewnym momencie wybór drogi politycznej w naszym regionie Europy stał się dość oczywisty w tym znaczeniu, że jeden oferował zupełnie inny standard poziomu dobrobytu oraz standardu generalnie życia niż drugi. No i ten proces stopniowej erozji wpływów Moskwa stara się zatrzymać za pomocą tych narzędzi, które ma nadal do dyspozycji. To były oczywiście surowce, to był szantaż energetyczny, to były wpływy, które były efektem pozostałości. Obecności na tych obszarach, bo to nie dotyczy tylko Ukrainy, ale wpływy w postaci skostniałego systemu politycznego, wpływów oligarchicznych, powiązań ludzi, służb i tak dalej. No ale koniec końców, jeżeli, jeżeli sprawy zaostrzają się i jeżeli Rosja widzi, że może skorzystać z, z tego najpotężniejszego swojego dzisiaj argumentu, czyli ze zdolności do używania siły bez względu, bo tak naprawdę w wielu aspektach na, na, na koszty, bo tutaj koszty po stronie rosyjskiej są przecież potężne no to Rosja korzysta i z tego, z tego narzędzia. Więc mamy do czynienia dzisiaj na Ukrainie, nie tylko na Ukrainie, bo to dotyczy wszystkich tych obszarów, gdzie dzisiaj, gdzie dzisiaj na poziomie społeczeństwa następuje rezygnacja z prorosyjskiej polityki na rzecz jakiejś orientacji przede wszystkim na, na Unię Europejską. Mamy, to, to, są, to jest starcia o, o, wymi o, wymiarze, o wymiarze szerszym niż... Um, w tym jest coś głębszego. Jest jakiś o, 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 nie tylko o to, jak kto będzie rządził, kto będzie na szczycie na szczyt, um, u piramidy władzy, ale w ogóle jaki będzie system, kim my będziemy w przyszłości. Natomiast, oczywiście, druga strona tego medalu jest taka, że, że portretowanie tego starcia jako właśnie starcia demokracji z autorytaryzmem, jak zrobił to Joe Biden, będąc w Polsce. No i, i, to, że, i to, że rzeczywiście Mamy do czynienia z starciem cywilizacyjnym. Nie oznacza, że wszyscy, będący po, że, że wszyscy będący w ramach świata zachodu patrzą na to w dokładnie taki sam sposób. Jak również ry, liczą się z możliwymi ryzykami wynikającymi z tego, że wcale nie chcą, by. Nie, nie chcą by być, nie chcą być wciągnięci w ewentualną wojnę, która może się tutaj rozegrać. Tutaj cały czas mamy ten sam dylemat, który na przestrzeni w stuleci w, naszej, w naszym kontynencie miał, ma miejsce, tylko staramy się go wreszcie z siebie zrzucić, czyli Stabilizacja architektury bezpieczeństwa i generalnie systemu politycznego Europy była często osiągana na podstawie poświęcania dobrobytu i wolności ludzi mieszkających w Europie Środkowo-Wschodniej, tak by zaspokoić rosyjskie potrzeby imperialne i zaspokoić ich potrzeby bezpieczeństwa. Przez to zachód kontynentu otrzymywał często no, stabilizację właśnie systemu i profity gospodarcze. No, z naszej perspektywy nie możemy dopuścić do tego, by, by znowu była powtórka z roz, rozrywki. Ukraina. Azja i Pacyfik od razu się pojawia w tle wydarzeń, miejsc ważnych, punktów zapalnych. Dla kogo jeszcze te amerykańskie wybory są ważne z perspektywy no, takich interesów? Bo, oczywiście, Europa, nasza, nasza tutaj sytuacja w regionie Europy Środkowo-Wschodniej to jedno, no ale właśnie, kto jeszcze powinien spoglądać na te wybory amerykańskie? Tak naprawdę na wybory amerykańskie będzie patrzył cały świat. Nie, nie oszukujmy się, że to, to jest istotne z punktu widzenia zdecydowanej większości państw na świecie. Natomiast też nie sądzę, że w, to znaczy, nie spotkałem się z tym, by w rejonie Azji i Pacyfiku istniała ta sama. Ach, ciężko, ciężko znaleźć tutaj odpowiednie słowa, ale ta sama fiksacja na punkcie wyborów amerykańskich, która polega na tym, że ewidentnie jeden kandydat na 100% czy 200% jest dla nas lepszy, bo tak, tak sprawę portretują większość zachodnich mediów. Mamy tutaj autentyczny strach przed, przed Donaldem Trumpem u seru władzy. Nie wiem, czy istnieje coś takiego w rejonie Pacyfiku, ale szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, wątpię. Wydaje mi się, że zdecydowana większość państw patrzy, czy musi patrzeć na to bardziej pragmatycznie, mniej, mniej emocjonalnie, mniej tak ideologicznie, ale po prostu z każdym, z kim trzeba będzie to, trzeba będzie się w, w jakiś sposób dogadać. Region Azji i Pacyfiku jest o tyle, o tyle może mówiąc kolokwialnie, spać spokojnie, że niezależnie od tego, który kandydat dojdzie do władzy, to region Azji i Pacyfiku będzie priorytetem dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ w amerykańskiej polityce dzisiaj ciężko zgodzić się co do czegokolwiek, ale jeżeli jest ta jedna rzecz, co do której trzeba się zgodzić, to to, że Chiny są złe i trzeba je powstrzymać. To jest po dwóch stronach politycznej barykady. Republikani i demokraci to do tego absolutnie się zgadzają. Podpowiedz mi, gdybyś miał prowadzić debatę pomiędzy Kamalą Harris a Donaldem Trumpem, jakie pytanie zadałbyś republikaninowi? To znaczy, na pewno zapytałbym go o gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy i zapytałbym go generalnie o jego podejście do wojny. I to znaczy, gdyby, tylko to by było pytanie, to zadałbym to pytanie, gdybym sądził, że, że gdyby on musiał na nie odpowiedzieć. Bo on był pytany o to wiele razy, ale zazwyczaj uciekał w uniki, że a gdyby on rządził, to nie byłoby tej wojny i tak dalej. No ale oczywiście dla, dla mnie najważniejsze jest to, jaka będzie polityka republikanów względem wojny na Ukrainie. To znaczy, jak będzie chciał pan wyegzekwować ten, ten pokój i nie, że po prostu mm, usiądzie i będzie, będzie, tylko właśnie, wiem. To jest pytanie, na które wiem, że nie uzyskam odpowiedzi, ale, ale pewnie, pewnie, pewnie większość pytań, które chciałbym zadać, byłoby takie, na które kandydat nie chciałby odpowiedzieć. Ja, demokratka? Myślę, że byłoby to, byłoby to podobna kwestia. Znaczy, dzisiaj dla Polski nie ma ważniejszej kwestii, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, niż głębsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo naszego regionu. Myślę, że jeżeli nie o, o, o przyszłość wojny na Ukrainie, to, to zapytałbym również o przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego i obecności amerykańskiej w, na Starym Kontynencie. Wydaje mi się, że nie powinniśmy dłużej godzić się z tym, żeby być w NATO członkiem jednak, wydaje mi się, wyraźnie drugiej kategorii. Powinniśmy ten status jak najszybciej z siebie zrzucić i jeżeli teraz tego nie zrobimy, to wydaje mi się, że później może być ciężej. Chemia jest tak wielka, że nic nie jest w stanie jej przezwyciężyć. I jeszcze raz przepraszam, bo akurat coś się czerpało. Tak, tak, oczywiście. Chemia pomiędzy, w tych relacjach polsko-amerykańskich tak trwa długo, że nic nie jest w stanie jej zniszczyć dzisiaj. Aha, cóż, no, być, być, być może. Chemi no, <grym> e, oczywiście chemia w relacjach polsko-amerykańskich e, płaski, kościuszko i e, 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 tak, no, tak tak, Polacy tak lubią wyglądają. posłuchać sobie takich rzeczy, wiesz. <grym> pewnie, pewnie. No, ale mamy nawet jeżeli nie, nie, nie będzie, będzie jak będzie politycznie, to przecież mamy zakres obronności, tak, czyli armi armia amerykańska stacjonuje w bazie wojskowej, mamy Sojusz Północnoatlantycki, mamy Rzeszów, Jesionkę, Kijów, świadczenie pomocy, czyli Polska jako kraj tranzytowy. Też zobowiązania pewne projektowe, bo Amerykanie zadeklarowali konkretne pieniądze. Mamy atom, którym jest zainteresowany, tak również Amerykanie. Więc może jak nie, jak nie będzie tej chemii, to przynajmniej pieniądze i wiem, poklepiemy się po plecach. Cóż, im więcej amerykańskich inwestycji dzisiaj w Polsce, tym, tym również większe prawdopodobieństwo, że Amerykanie tych inwestycji z łatwością nie powrócą w, w momencie kryzysu. Natomiast wy, wydaje mi się, że widać również dużą ostrożność po stronie Stanów Zjednoczonych w tym, żeby tak naprawdę zmienić zmienić status Polski w relacjach międzynarodowych. Amerykanie mogli to zrobić przecież w ciągu ostatnich lat, a, a wyraźnie tego no ociągają. Znaczy, to znaczy to nie, nie leży w ich. Cały czas jest tutaj ten, ten aspekt, by przypadkiem nie prowokować Rosjan. No tak, ale to jest dobrze w sumie z punktu perspektywy polskiej, że mamy rządzących z innego obozu prezydenta z innego obozu. Prezydent Andrzej Duda przyzwyczaił nas do prowadzenia jakiejś tam aktywnej mniej lub bardziej polityki zagranicznej, że niezależnie od tego to premier albo prezydent pojedzie na spotkanie. Cóż, no tak. To jest już kwestia, która może szybko ulec zmianie stosunkowo, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało po no wyborach tak. prezydenckich w Polsce w, w, wkrótce. No to jest tak są dwie szkoły myślenia teraz na ten temat w Polsce, wydaje mi się, że o, abstrahując już od, od, od typowej partyjnej nawalanki, ale czy lepiej w polskim systemie politycznym i w obecnej sytuacji mieć Władzę wykonawczą, władza. jednak taka, która jest w stanie aktywnie działać, podejmować dynamiczne decyzje, jeżeli będą one potrzebne, czy lepiej jest jednak tak, żeby władza była kontrolowana w jakiś sposób i ten urząd prezydenta jest tym, który jest tym bezpiecznikiem, który będzie jednak tej przeważającej sile w polskim systemie, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, patrzył patrzy na ręce. Szczerze mówiąc, trudno jest na ten temat w ogóle cokolwiek powiedzieć w momencie, kiedy. Nikt nie, nie wiem nawet, kto będzie, kto będzie kandydował na, na, na prezydenta w Polsce. I ewidentnie tutaj trwa jakiś absolutny cyrk w tej sprawie. P, przynajmniej ja tak to, ja tak to widzę. No może jakiś temat na, na, na odcinek do ciebie. No w końcu zamówiliśmy 350 czołgów Abrams, tak, 35 samolotów F35, więc Amerykanie wiedzą, że, że tutaj Polska z Polską dobrze trzeba, bo po prostu pieniądze wydajemy. Tak, znaczy, no, jeżeli my wydajemy pieniądze u Amerykanów, to Amerykanie wiadomo, no, że się cieszą, tylko my chcielibyśmy jeszcze, żebyśmy, żeby Amerykanie wydali jakieś pieniądze u nas, tak? To znaczy, ileż mówiło się o wielkim zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w inicjatywę Trójmorza. Skończyło się nam pożyczką, to wcale, wcale niewielką, taką, która w ogóle nie zmieniła wymiaru tej, tej, tej inicjatywy. Mamy ale poważnie... konferencji kilka zrobiliśmy, wiesz. I Tak, wszystko. tak, tak nie, nie, i, 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 i tego też nie ma co bagatelizować. One też, one też są w jakiś sposób istotne. Tylko, że no, to znaczy, powiem tak. Polska jest członkiem NATO od długiego czasu, a w podobnej sytuacji w czasach zimnej wojny w Polsce stacjonowałoby już kilkadziesiąt tysięcy wojsk amerykańskich i mielibyśmy na przykład chociażby infrastrukturę. Tą krytyczną dociągniętą, sojuszniczą dociągniętą do, 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 naszych, do naszych potrzeb obronnych. Tymczasem ona cały czas zatrzymała się w czasach w zimnej czasach wojny. Kiedy NATO otwiera nową bazę w byłych Niemczech wschodnich, byłych Niemczech wschodnich, to Rosjanie protestują, że no nie tak się umawialiśmy, że to jest ten obszar, do którego my sobie rościmy, że my będziemy no właśnie, że cały czas zakreślają tą strefę wpływów, cały czas tym atakiem po mapie zakreślają, gdzie oni nie życzą sobie jakich, jakich wojsk, jakich, cały, czas, cały czas jesteśmy w tym reżimie rotacyjnej obecności jakiejś, albo, albo, sta, albo jest to obecność rotacyjna, albo jest nieznaczna. To znaczy cały czas, cały czas kręcimy się wokół paktu NATO-Rosja z 97 roku. Przed każdą, ka każdym szczytem NATO prezydent polski mówi, nie, ten pakt nie istnieje, trzeba go oficjalnie wypowiedzieć, po czym nikt poza państwami na regionu. Nie mówi o tym, żeby ten pakt oficjalnie wypowiedzieć, i cały czas kręcimy się w tej nomenklaturze narzuconej przez zupełnie inną rzeczywistość lat 90., mimo tego, że oczywiście Rosja naruszyła każdy możliwy pakt, każdy możliwy punkt y, y, tej umowy. Y, no, trudno poczuć się dzisiaj, znaczy, przy wszystkich podobieństwach zarysowania nowej, nie wiem, żelaznej kurtyny i tak dalej, trudno dzisiaj zauważyć jakiekolwiek podobieństwa między poziomem zaangażowania. Generalnie z zachodów, bezpieczeństwo Niemiec, zachodnich co do bezpieczeństwa dzisiaj wschodniej flanki NATO, tak? Cały czas mamy tutaj dużo się mówi i dobrze, że się mówi. To wszystko zmierza w dobrym kierunku, bo zdarzyło się wiele pozytywnych rzeczy. Niech tutaj na totalnego malkontenta. Tylko ja mam takie wrażenie, że my nie idziemy w dobrym kierunku. Ale boję się, że możemy jechać zbyt wolno po prostu, że możemy nie, do, nie dojechać na czas. Więc, więc. W, i, I poza tym takie okno możliwości, gdzie rzeczywiście widać to, że można przesunąć, w pewnym sensie status własnego państwa ze względu na okoliczności międzynarodowe, to ktoś się zamknie w prędzej czy później. Więc wydaje mi się, że tę ten, ten, te kwestię warto by, by przycisnąć teraz. Ale tak naprawdę obawiam się, że być może być może już byś na to nieco zapóźnia, że teraz na dalsze, daleko idące kroki Zachodu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo względem Rosji, nie ma się, nie, nie ma się co, na, co na to silić, ponieważ Zachód nie czuje się po prostu za, zagrożony. Co, co już na Zachód, zaraz od polskiej granicy, widać doskonale. To na zakończenie yy, szklana kula. Marcin Kośmierzczyk, trzy pierwsze kierunki podróży Trumpa. Jakby, zaplanował, jakby okay. zaplanował, zaplanował jego, jego podróż. Okej, okay, to znaczy myślę, że tak. To na pewno będzie y, coś w Europie, y, co, będzie, y, co, co będzie miało pokazać właśnie, że on jest. Y, do Wiktora Orbana. Do Wiktora Orbana może pojechać. Nie wiem, gdzieś gdzie go, gdzie go, gdzie go przywitają z, z miłą chęcią. Pewnie, pewnie a, znaczy Europa, Azja i Pacyfiki i, i Bliski Wschód. Pewnie tam będzie chciał pojechać, żeby w jakiś sposób e, zaznaczyć swoją obecność. Jakie to będą konkretnie państwa? Trudno jest, mi, trudno jest mi to powiedzieć, ale wydaje mi się, że mogą być, to mogą być Węgry o Orbanie. Bardzo dużo mówi Trump w, w czasie swojej kampanii wyborczej. Najważniejszym sojusznikiem w Azji, Pacyfiku, w Azji pozostaje oczywiście Japonia, więc pewnie być, być może będzie to to państwo. No nie spodziewałbym się, żeby dzisiaj pojechał do, do Izraela ze względu na, na okoliczności związane z, po prostu z bezpieczeństwem. Więc może jeszcze jakiś kraj, z którym graniczy granicząc, no nie wspomnij, ani do Meksyku, ani do Kanady, raczej teraz nie pojedzie. Cięż, ciężko, ciężko mi to odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, nie wiem. E, niestety szklana kula mi się zepsuła. coś muszę, muszę kupić jakiś specyficzny. A coś, łatwiej, może łatwiej będzie z Kamalą Harris? Kamala Harris na pewno pojedzie jakby Bruksela, Waszej. Bruksela, Berlin. To zresztą wydaje mi się, że, że jeżeli, jeżeli będziemy... To, to jest istotne, istotna zmienna, jeżeli chodzi o politykę amerykańską względem Europy. To jest osobista niechęć Trumpa do Niemiec. To znaczy wydaje mi się, że, że to jest... To jest coś, co warto, warto dotować, że jeżeli wygra Trump, to pewnie pojedzie do Niemiec. A Kamala Harris może tam pojechać w czasie swojej pierwszej, pierwszej podróży. Um, może również pojechać um, tak samo do Japonii, czy, 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 czy gdzieś, gdzieś na Pacyfik, by zaznaczyć amerykańską obecność po wyborach. I myślę, że może być to na przykład, nie wiem, Kanada, gdzieś, gdzieś blisko, jeżeli mówimy o pierwszych trzech, trzech podróżach. Um, no. Ale to są kompletne, kompletne strzały, więc, więc rzeczywistość może nas, może nas zaskoczyć. No, ja obstawiam, że w przypadku Kamali to pojawi się na początku na Ukrainie, w Europie. Myślę, że okay. numer dwa, no to obstawiam Indie albo Korea Południowa. Mm -hmm. może, może tak bym obstawiał. Może, no to Japońsk, Japonia. No. Myślę, że Korea tutaj by zasygnalizować ten. ten. Gdyby, się wybrał, gdyby się wybrała na południe, to może tak zwane globalne południe poza Indiami, to nie wiem, rzucam moja szklana kula, Nigeria, wiem, że niektórzy mogą mnie tutaj, ale Nigeria dla bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Trumpa, to wybrałbym mimo wszystko Polskę, z uwagi na dzisiejsze, te emocje dotyczące, no w szczególności w opozycji dzisiejszej, myślę, że zorganizowaliby mu naprawdę Wizytę godną króla, biorąc pod uwagę zaangażowanie. Druga opcja dla Trumpa ja bym pojechał do, do, do Wietnamu i, lub do Indii, również, bo w Indiach pamiętam, jak premier Modi zagotował mu na stadionie. Owacje. To była chyba też jedna z ważniejszych podróży Trumpa. Myślę wydaje, że dobrze, dobrze pamięta tam tu wizytę, a trzecia to do Arabii Saudyjskiej, ale to jest moje takie takie tutaj, y, takie, takie, y, predykcje. Marcinie. Y, cóż, y, czekam na nowy film, bo pewnie zaraz też u ciebie będzie coś się działo w związku z wyborami. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za poświęcony czas. Cieszę się, że się udało. Zachęcam słuchaczy, wszystkich podróży, którzy są z nami na różnych platformach streamingowych, żeby obserwować na YouTubie, bo tylko na YouTubie rozumiem dzisiaj jesteś tak, tak więc zachęcam wszystkich z Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audioteki i innych różnych. Ściągamy na politykę zagraniczną do Marcina. Marcin Kuśmiarczek, dzięki bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję i oczywiście mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości. Kłaniam się. Dzięki bardzo wszystkim i do usłyszenia.